serii, tak jak wiecie, wybieram z jakim youtuberem mam nagrać kolejny odcinek. Dzisiaj po raz drugi pada na węgorza. Pierwszy odcinek macie oczywiście proponowanych, a dzisiaj zobaczymy, czy dalej uda mi się przejść Pet Simulator, bić najlepsze pety w Pet Simulatorze, a może nawet zdobyć Titanica? Huge'a chociaż, masz Huge'a już? Ej! Zaczynamy! I znowu powitajmy naszego gościa, czyli węgorza. Dzień dobry, po raz kolejny, cześć! I słuchajcie, dzisiaj z moim Huge Petem, którego widzicie za mną, którego otrzymałam, będziemy zwiedzać najlepsze krainy w Pet Simulator. Podobno jest jakaś czekoladowa kraina i trzeba to dzisiaj sprawdzić. Tak, to jest prawda i najlepsze jest to, że jesteśmy już przy portalu przy niej, więc chodź tutaj. Dobra. To jest ten tutaj. I przeteleportujmy się i patrz, co tutaj jest. O ja, ależ to! A tu masz nawet czekoladowe sejfy. Ja! To jest ten moment, kiedy nie rozwalasz ich, tylko po prostu je jesz. Ej, to idealnie dla twojego popkata, dla tego twojego ekskluziwa, no co tak, tak buzię ciągle otwiera. On jest teraz do tego stworzony, macz, najesz się, mam, najesz się. Najesz. Taką czekoladkę, ej, czemu ja tej czekoladki nie mogę rozbić, ona jest taka piękna, ona się tak błyszczy. Przecież to są lizaki. No. Tak, szkoda, że ich się akurat nie da rozwalić, no, ale wiesz. Fajna krainka ogólnie, wydaje mi się, że musi być jedną z twoich ulubionych, bo jest tutaj ładnie. Wszystko, co tutaj widzę, kojarzy mi się z tobą. To jest różowo, uroczo i słodziutko. Przecież te monety tak są chyba z czekolady. Tak, te monety są z czekolady, yeah, są z czekolady, więc jest to naprawdę bardzo fajna kraina. To jest 10 na 10 tam diamenciki, a diamenty są zwykłe, diamenty są nudne. Tak, diamenty są zwykłe. Ej, właśnie, ale pamiętasz, jak ja mówiłem ci o mojej desce, którą no teraz widzisz? Mi się przypomniało, że mam ładniejszą, bo był event świąteczny i patrz, jaką mogę mieć. Rudolf! Ja! Myślałam, że powiesz mi, że czekoladową, ale Rudolf też fajny. Rudolf mega też fajny, nie? Bo on właśnie ma ogon! Tak, tu jest w ogóle bardzo dużo desek. Można mieć nawet kocią, ja jej nie mam. Ale patrz, jak naciśniesz sobie po lewej stronie na deskę, no, to masz tam taki, że możesz zobaczyć, jakie są, czy tak, nie? Tak, widzę, możesz, wszystkie są zablokowane, no ale widzę. Tak. Nawet jest dywan Aladyna! Tak, i dywan Aladyna w ogóle jest za bycie top 100. Więc jak widzisz kogoś, kto lata na takim dywanie, to wiesz, że jest naprawdę mega dobrym graczem. A niebieski za top 10. I wyobraź sobie, że ktoś to ma, nie? Pumpkinowa! Więc jaki tutaj jest czas naprawdę ciekawie. I Mafinka, Mafinka, patrz to. Co to jest? Nic nie widzę. Patrz, no, no, masz trade'a. Co to jest? Zaakceptuj. I to jest taki prezent, który możesz otworzyć. I ja jestem ciekaw, co ci wypadnie. Mam nadzieję, że ci wypadnie to, co ja bym chciał, żeby wypadło. Więc wejdź teraz w ekwipunek i otwórz to. I jak ci to wypadnie z ekwipunku, to klikaj na to, bo wtedy dajemy szczęście. Ekwipunek mam. Gdzie? Na dole, pecy naciśnij. Okej. Okay. Sekundo. No czekaj, nie mam. Dałem ci, musisz mieć. A, tu jest! O matko, jak to się zlało! Tak, dobra, no i jak już to widzisz, to otwieraj, otwieraj. I pamiętaj, że klikamy na to. Dobra, klikamy. Tak, klikaj, klikaj. Czemu to jest kończynka? Bo to daje szczęście. Akselocik rodzinowy! O mateczko, akselotyk, on jest słodki! Ależ to dziękuję! Ej, ja proszę mam bardzo lubić aksolota! Jeśli też lubicie aksoloty, koniecznie to zostawcie kciuka do góry! Sztos! Tak, widzowie! I najlepsze jest to, że patrzcie, co w ogóle tutaj jest w tej grze. Tu jest kraina cała poświęcona aksolotlom, więc my spróbujemy tam dzisiaj dojść, prawda? Tak, tylko jest strasznie daleko. Cały techwort też trzeba przejść. Niestety. Damy radę? Musimy dać radę. Dobra, no to prowadź. Wychodzimy z tej cukierkowej krainy. Z bólem serca, ale bez cukrzycy. Słuchajcie, zobaczcie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Techwordzie, dobrze mówię? Tak, dobrze mówisz, jesteśmy w Techwordzie. Jesteśmy bliżej naszych aksolotów, do których muszę się dzisiaj dostać. Postanowiłam tak i tak trzeba zrobić. Jest tutaj, no, dosyć fajnie, mnóstwo LEDów, fajnie to wygląda i zobaczcie, są w ogóle inne waluty. Tak, w ogóle każda planeta ma właśnie swoją walutę i to jest fajne. I tak jak mówiłem tobie przed chwileczką, na górze jak masz te prezenty, to jak je otwierasz, ja teraz otworzę, bo mam ich 4, to lecą pieniądze z tej krainy. Ja jeszcze muszę chwilę poczekać do nich. Dobra. Czy ja mogę pójść dalej? Czekaj. Musisz pójść dalej, nawet yes bym powiedział. Dobra, i patrz, tutaj w ogóle jest taka fajna maszyna. Jeżeli masz pety, które są w wersji rainbow, to możesz je tutaj przekonwertować, żeby one były dark materami. Dark matter, ja ci pokażę, jak wygląda w ogóle dark matter. Ale czekaj, 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 czy to jest znowu ryzyko, że ja stracę? Wyjdzie albo nie wyjdzie. Widzowie... Nie ma!
Nie, tutaj nie ma ryzyka, że stracisz, okay. Ale w zależności od tego, ile ich tam dasz, tak szybko je wyciągniesz. Czyli wiesz, dasz jednego, to czekasz, nie wiem, tam powiedzmy 5 dni i tak dalej. Ja coś przygotowałem dla ciebie, żebyś mogła pokazać. Dobra. I ja je mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I one są w wersji Rainbow. Tylko czy ty masz tyle miejsca w ekwipunku? Wiesz co, nie mam pojęcia. Dobra, to jeżeli masz jakieś słabsze pety, to możesz mi je oddać. Mam moje skrzydło. No bo co jest? Najlepsze, po prostu przeurocze. O Boże, ja mam jeszcze chyba najgorszego, tego pierwszego, ale go sobie zostawię na pamiątkę. Zostaw, zostaw, one są fajne. Dobra. Na pamiątkę. Tutaj daj ready, tak jest. Pyk, mamy to, no i wejdź sobie tutaj i zaznacz wszystkie te pety i daj convert. Dobra, no. Wszystkie. Wszystkie jakie masz. Jaki tam ci czas pokazuje mi, powiedz. 30, ale jakby maksymalnie nie mogę wziąć wszystkich. No, no to jeden ci zostanie w wersji Rainbow. Dobra, czyli mam nacisnąć convert? Tak, konwertuj je sobie. Are you sure? Nie lubię tego pytania. Nigdy człowiek nie jest pewny, nie? Wyjdzie albo nie wyjdzie. Widzowie, are you sure? Nie. Nie ma. I za 30 minut będziesz miała do odebrania pecika, który dobra. Jest w wersji Dark Matter, a Dark Matery w ogóle wyglądają tak, patrz. I ja muszę po niego przyjść tutaj? Tak, ale patrz jak one wyglądają, ja mam na sobie założonego teraz. Wow, on się świeci! On tak. Jest tak LEDowy jak cała ta kraina, sztosik. Tak, więc to jest naprawdę fajne, a w ogóle ja mam jeszcze nawet takiego Dark Matera w wersji Shiny i on świeci podwójnie. O ja! Widzisz go? Widzę, ale on właśnie przyćmiała moją świnkę, więc proszę mi go tak z daleka troszeczkę od tej świnki, bo ta świnka świeci. Ja sobie wrócę do... O, wow. Teraz ubiorę sobie takie pety na przykład. To są wszystkie huge? Wiem. Tak, to są wszystkie huge, bo ja ogólnie mam ponad 60 huge. Yeah. Ja jestem trochę kolekcjonerem huge i patrz jakie ja na przykład mam. Mam eventu świątecznego. Tak. Yeah. I mam takie... Czekaj, ten nie, bo on tu nie pasuje. Takie mam. Sztos! Zamiast chcesz zobaczyć Łukasz huge pety? Łukasz chciał mnie znowu wystraszyć. Spoko, ja pokażę huge pety. Patrz, patrz na to. Nie no, oszukuję. Oja! Oja! I patrz na jaki słodziak o mateczko. Czekajcie, lecimy dalej. O nie! To jest tortur rodzinowy. To! No ja tego trochę mam. Jakie one są przecudowne. Twoje czekają jeszcze na transformację, żeby być większymi. Więc tu wrócimy sobie za jakieś pół godziny. A tymczasem musimy iść dalej, jeżeli chcemy dojść sobie do akselotlów. Udało się? To lecimy. Dobra, Mafinko, i ogólnie jesteśmy już bardzo blisko akselotlów, a w międzyczasie jeden z widzów wysłał mi coś, co na pewno ci się spodoba. No co powiedz ty? Mi, który pet, który jest za tobą, jest według ciebie najładniejszym petem? Czekaj, muszę wszystkie obok siebie mieć. No tak. Kurczę, aleś mi pytanie zadał, wszystkie są mega, no bo i akselot, świnka, ale ten kotek, co cały ten czas kotek? Je, jest taki cudowny. Podoba ci się? No! Ale że ten kotek... No nie! No żartuję! Ej, to jest tak nie wolno! Mój kotek się nas poczuje gorszy! Ja ci powiem tak! Bo mi zjesz tego kotka! Nie, nie zjem ci go, ale powiem ci tak. Jeżeli Pet Simulator X ci się spodoba, także widzowie, w tym musi być też wasza ogromna zasługa, żebyście bardzo dużo lajków zostawali i komentowali. Na przykład, o, ja wiem, piszemy komentarze, Mafinka, graj w PSX-a. To jak ty będziesz grać w tego PSX-a, jak ci się spodoba, to ja ci dam takiego kotka. Jo! Widzowie, koniecznie napiszcie, koniecznie wpijcie dużo kciuków w górę. No bo zobaczcie, na tego kociaka, kto by takiego nie chciał. No, chyba każdy by chciał. To co, mamy umowę? Jasne. Dobra. No, także mamy umowę. Sztos. Prawie udało nam się zbić piątkę, więc jest git. Idziemy. O ja, czy to są specjalne jajka dla tego świata? Tak, bo ogólnie na takich większych światach są specjalne jajka i najlepsze jest to, że w tych specjalnych jajkach są specjalne pety. Widzisz, one wszystkie wyglądają właśnie jak takie... Wow, robo panda. Patrz, tutaj na przykład jest komputerek tu, gdzie ja stoję. Możesz mieć taki komputerek. Yeah. Więc to jest naprawdę fajne, ale w ogóle, patrz, chodź tutaj, ja tutaj nie mam ściany, a ty pewnie masz ścianę, nie? Ty nie widzisz, o, jak ja tu jestem. No. To kup sobie to przejście. Dobra. I tu masz ukryte jajka. Żartujesz, to są jakieś... I patrz, co w nich może lecieć. O mateczko, przecież to są mega rzadkie pety. Ale wiesz, co jest najlepsze? Tutaj kiedyś były w ogóle takie te huge pety i patrz, jak one wyglądały. Tak. No nie. No i tak, oczywiście wszystkie takiego. Masz. Znaczy wiesz co, powiedziałabym, że jest fajny, ale był czarno-różowy byłby sztosikowy. Ej, bez kitu, czarno-różowy byłby dobrze. Preston, jeżeli to oglądasz, daj nam takiego peta. O ja, to jest mega, to już jest level wyżej. Przy to ma ileś oczu. Sztos. Właśnie dotarliśmy chyba do
do Axolotowej Krainy. Tak, tam widzę Axolot Ocean. Tak, tam jest Axolot Ocean, więc ja proponuję już tam w ogóle sobie podejść. Dobra. Bo no fajna krainka. Ja idę po szkle, ja nie widzę po czym idę. Tak, i w ogóle nie wiem, czy zauważyłaś, ale jesteśmy w takiej krainie, gdzie jest taka dziwna grawitacja. No. Chodź do Axolotlu. Dobra. I tutaj znajdujemy się pod wodą, więc grafika, wiadomo, jest taka dziwniejsza. Ale jak sobie zobaczysz te skrzynki w ogóle. Są skrzynki z takimi glonami, jakimiś wodorostami, wow, i tak dalej. Czujesz jak w Arielce, ale mega. I ty jeszcze, wow. A widzisz już te jajko? Nie, co ja właśnie tutaj jestem? Nie widzę. O, no to musimy przejść, chodź, przechodzimy szybko, zbieraj walutę. To jest waluta? To różowe? Tak, wszystko tu jest walutą. Czerwono-różowe w sumie, ale mega. Wygląda troszeczkę jak takie, wiem, jak rafa koralowa tutaj. A ej, to trochę tak. No. Jest, jest, kupiłam. Dobra, jak kupiłaś, to chodź. Sejfik razy 100, otwieraj go. Ja jestem ciekaw, ile ci poleci. Sztosik, cały czas leci. Trochę, no, mega dużo leci. No. To rozwalaj wszystko wokół i tutaj masz taką skrzynkę. I jak rozwalisz tą skrzynkę, te światy ogólnie są małe. Teraz, jak już zrobisz to, to mamy dostęp do piksel świata. Wow. Tak, więc to są szybkie krainy tak naprawdę. Patrz, rozwal tą skrzynię, żeby zaliczyło ci. Ale czekaj, bo ja tutaj nadal axolotów nie widzę, to jest oszustwo. Bo axolotle są do wydropienia. No nie, myślałam, że tutaj będą tak jakoś pływać i się na nas gapić. Ja żałuję, że Preston nie robi czegoś takiego. Więc chodź, zobaczymy sobie w ogóle na jajka. Dobra. Zobaczcie, jak wyglądają peciki tutaj. Ja wiem chyba, który ci się spodoba. Jak zobaczysz axolotla z trzema głowami. Jest taki? Jest taki, tutaj. Ja! Trójgłowy axol... Nie, on ma cztery głowy, przecież jego tłów... A bez hitu, on ma cztery głowy, on ma trzy dodatkowe. Jego tłów jest głową, o nie! Tak, więc jeżeli chcesz, to ja mogę ci załatwić nawet cały ekwipunek axolotlowy. Mega. I ten fioletowy, jaki cute, ja! Bo ty bardzo chyba lubisz axolotle, co? Tak, ja chcę sobie kiedyś kupić takiego prawdziwego, w sensie. W prawdziwym życiu, okej. Okay. No. Dobra, to ja bym powiedział ci o... Ja, on się świeci! Masz. No żartujesz! Doszłeś do krainy z axolotlami, więc ja myślę, że zasłużyłaś na swojego axolotla. Więc mega. Drugiego, bo już jednego tutaj masz, ale ten jeden nie świeci, więc zamień go sobie na świecącego. No właśnie, już nie, bo nie zamienię, jestem w krainie axolotów. Dobrze, dobrze. Przepraszam. Czekaj, mamy. Cześć, axolocik. I jaki on jest słodki! O Boże, go się błyszczy. Co prawda pod wodą jest taka mniejsza ta widoczność faktycznie, ale no, i wróćmy. Tak. Chodź tutaj, do wojdu. O, okay. I tutaj będziesz go lepiej widziała. O, ja... Cię kręcę, ale mega! Piękny, co nie? Mega jest. I jest akurat różowy, a właśnie różowego chcę w rzeczywistości. Sztosik. O, to akurat dobrze się składa. Dzisiaj byliśmy w naprawdę genialnej krainie. To była wreszcie kraina axolotów. Jeśli wam się podobało, koniecznie zostawcie dużo kciuków w górę. No i oczywiście wbijamy na kanał Węgorza. Kanał macie w opisie i tutaj w napisach końcowych, także zapraszamy. A ja ci bardzo dziękuję za udział i dziękuję ci za pomoc, bo właściwie bym w życiu tego wszystkiego nie zdobyła. Cała przyjemność po mojej stronie. Cieszę się, że masz axolocika, więc no co, zapraszamy częściej do świata Pet Simulator X. Buziaki, pa! Pa!